я вчера отмечался, что я слышал, честно говоря, вообще на второй день. Четвертый праздник у нас, вообще нас. Нет, четвертый. Четвертый праздник. Czy godzina 18 nie jest za późno, bo nie chciałbym rozciągać to między pracą, a tutaj proszę tego, czy 17 by była lepsza? Czy mają być przewodniczący komisji, czy wszyscy? Wszyscy. Jak dla ciebie będę? Ja? 17? Nie, o 17, 18. Proszę Państwa, to jest za 17. Przewodniczący! Panowie i Panie Przewodniczący, to jest za 17 godziny, ręka do góry. Nikt. To za 18? Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto podczas ostatnich sesji. Sprzeciwiam się sposobowi traktowania Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto przez jej przewodniczącego, który dwukrotnie zdezawuował na sesjach w kwietniu i maju bieżącego roku kompetencje i rangę dzielnicy. W kwietniu bieżącego roku pan przewodniczący na moje pytanie o reakcję Zarządu Dzielnicy na likwidację działu współpracy z dzielnicami w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu odpowiedział, że byłoby to wołanie lub głos na puszczy. W maju bieżącego roku podczas dyskusji nad wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Świętego Sebastiana 18, pan przewodniczący stwierdził, że uchwały dzielnicy w takich sprawach trafiają lub znajdują się za piecę. Nie można być dobrym gospodarzem dzielnicy, gdy nie widzi się w jej samorządowym usytuowaniu trwałego i skutecznego podmiotu. I drugie oświadczenie, równie krótkie. W sprawie ustawicznej nieobecności pana Bogusława Krzyczkowskiego, przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w czasie inauguracji Dnia Otwartego Magistratu i w miejscu prezentacji Dzielnicy Pierwszej.
Stałym punktem programu organizowanego corocznie Dnia Otwartego Magistratu jest kilkugodzinna prezentacja 18 krakowskich dzielnic. To wyjątkowa okazja do kontaktu z przedstawicielami władz miasta, innych dzielnic, a nade wszystko do rozmów z mieszkańcami, którzy licznie odwiedzają gmach Urzędu Miasta. Wielokrotnie zwracałem uwagę na sesjach Rady, że obowiązkiem przewodniczącego Bogusława Krzeczkowskiego, oficjalnego reprezentanta dzielnicy, jest obecność w czasie inauguracji Dnia Otwartego Magistratu i w miejscu prezentacji dzielnicy pierwszej. Pan Krzeczkowski notorycznie uchyla się od wypełniania swojej powinności. W tym roku, 2 czerwca, również zabrakło pana przewodniczącego. Należy nadmienić, iż inne dzielnice, na przykład sąsiednie, 2 Grzegórzki i 5 Krowodrza, były reprezentowane przez swoich przewodniczących. Dziękuję. Doświadczenie pana powiem, że mija się z prawdą, dlatego że w zeszłym roku dzisiaj jest pan Miszalski, przyjechaliśmy bardzo wcześnie, przed godziną 8 i braliśmy udział w inauguracji, spotykając między innymi mojego bardzo dobrego przyjaciela Leona Gdębka, który odwiedził jako jeden pierwszy wtedy prezentację Byliśmy do godziny 10. Więc to permanentne słowo jest słowem naciągniętym, niezgodnym ze stanem faktycznym. W tym roku, w sobotę, z panem Nowakiem przez kilka godzin, no zajęło nam to dzień przygotowania i dzień około 8 godzin, przygotowania stoiska do ważenia rzeczy, a ponieważ w niedzielę akurat wypadł mi dyżur w pracy, więc nie mogłem być na tej inauguracji. Natomiast stoisko przygotowałem, materiały przywiozłem, tak jak w zeszłym roku z panem Miszalskim, zawieźliśmy, przygotowaliśmy i zebrali i byliśmy na inauguracji. Natomiast nie przyszliśmy tylko ładnie ubrani i uczesani, tylko naprawdę pracowaliśmy się po prostu. Także oświadczenia są naciągnięte i słowo permanentne nie dotyczy jednego razu, dotyczy to przynajmniej kilku razów, a to nie jest zgodne z prawdą. I poza tym mogą to potwierdzić osoby, które były na inauguracji, z którymi rozmawiałem i nie jest tak, jak pan mówi. Natomiast odnośnie drugiego pana oświadczenia, odnośnie tego, że pewne rzeczy nasze lądują za piecą, to proszę pana, jest niestety taka prawda, smutna. Natomiast rozwiązanie współpracy z dzielnicami, dzielnice protestowały wszystkie, ustnie, na spotkaniach, no niestety nie przyniosło to odpowiedniego rezultatu. Otrzymaliśmy tłumaczenie, że w tej chwili poszczególni inspektorzy będą szybciej te sprawy załatwiać, niż robiła to biuro do współpracy z dzielnicami. No niestety wszystkim nam przykro się zrobiło z tego powodu, no ale niestety nie mamy na pewne rzeczy wpływu. Niestety mamy wykorzystywać wpływ na te rzeczy, które mamy. I to jest też w drugą stronę bardzo smutne. Nie tak to powinno wyglądać. Powinniśmy głównie koncentrować się na rzeczach, które mają stuprocentowy, na prawie stuprocentowy, 99% wpływ na to, żeby drzewo rosło, żeby drzewo było wycięte, żeby coś było zrobione i coś do szkoły kupione. To mamy stuprocentowy wpływ i tutaj w 99% na pewno wykonujemy te zadania wszyscy. Natomiast uczestniczenie, podejmowanie uchwał negatywnych, klasena WZ i ZP, bo tylko głównie tego dotyczy. Jest pan trzecią kadencję i zdaje sobie pan sprawę, że prawie nie istnieją przypadki, które by doprowadziły do zmiany stanowiska Wydziału Architektury, który daje zgodę i przejścia na naszą stronę i nie skończyłoby się to nie wydaniem budżetki. Kończy się to wydaniem budżetki, pamiętam bardzo drastyczną sprawę w stronie fontanny na rynku głównym, gdzie miałem przyjemność być koordynatorem spraw remontu rynku głównego. Byliśmy na tej rozprawie,
żeby tej nie fontanny, tylko tej piramidy nie stawiać, a przywrócić fontannę. Takie było stanowisko rady. Niestety nikt, mimo to, że byłem w jednej osobie przewodniczącym i pełnomocnikiem do spraw remontu rynku, niestety nikt tego nie wysłuchał. Nic to nie piramidka. Więc chyba nie możemy po prostu mieć wrażenia, że będąc radnym dzielnicy, możemy być, podejmować decyzje z pułapu radnego miasta albo problemu dla wszystkich. Dostaliśmy takie kompetencje, a nie inne. Jeśli ktoś chce podejmować kompetencje wiążące i większe, powinien startować do wyższych stanowisk, do Rady Miasta, do Sejmiku, do Parlamentu, do Senatu. Wtedy będzie miał moc decydowania. Jesteśmy jednostką pomocniczą, mamy zadania powierzone i zadania priorytetowe. I jeżeli chcemy współpracować, tworzyć pewne zadania duże, musimy się zastanowić nad tym na początku kadencji, robić projekty, umieszczać je w wieloletnim planie finansowym, w WPF-ie i wtedy jest szansa, że te zadania będą realizowane przy współpracy dobrej z radnymi miasta, którzy będą w stanie te pieniądze umieścić w budżecie miasta na kolejny rok. A my niestety musimy zaznaczyć to jako żywot. Zlecanie zadań poza naszymi plecami, poza naszymi możliwościami finansowymi, musi mieć entrenę. Czyli musi być to albo projekt, albo przeznaczenie jakichś środków wstępnych na realizację tego zadania. I pan doskonale o tym wie. I gdyby pan o tym nie wiedział, to ja bym sobie dał rękę uciążyć dzisiaj. Ale pan o tym doskonale wie. Dlatego pana oświadczenia nie są odnośnie tej bramy, tylko są odnośnie mojej osoby. Nic więcej. Dziękuję bardzo. Można? Ja jeszcze chciałbym się odnieść tutaj do pana wypowiedzi. Pan Krzysztof. Nie, ja chciałbym adwokatem. Chciałbym proszę. Proszę. Pan niesłusznie podnosi sprawy personalne. Te słowa ktoś panu w potoku potoczyście wartko wypowiedział. Te słowa może padłyby na podatny grunt, gdybym był w Radzie. Przepraszam, mogę powiedzieć? Ale proszę mi pozwolić dokończyć teraz. Pan złożył oświadczenie. Oświadczenie ustne i sprawa została zamknięta. Pana słowa wierzyłby. Jeśli do tego mojego oświadczenia, to proszę złożyć kolejne oświadczenie, a nie wchodzić, bo punkt oświadczenia i wolne wnioski i komunikaty od pewnego czasu jest składanie nie oświadczeń takich, tylko oświadczeń personalnych. Tak to się rozpoczęło. Absolut. I to tak dalej. Więc ja w tej chwili panu głosu nie udzielam, bo pan już oświadczenie złożył. Ja się pytam, kto chce jeszcze z państwa złożyć? Odsyłam wszystkich państwa do oświadczenia i proszę się zapoznać z jego treścią. Dziękuję. Miało miejsce na poprzedniej sesji, muszę złożyć, nie doczekałem się przeprosin, w związku z czym muszę złożyć dementi w jawny sposób obraźliwego i kłamliwego oświadczenia radnego Jakubowskiego z poprzedniej sesji. Wygłoszone do protokołu na piśmie podczas 34. sesji Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w dniu 20 czerwca 2013 roku. Co się tutaj dzieje, Panie Boże drogi? Kto tu miesza w głowach? Kto podstawia nogi? Kto nam żyć nie daje w naszej polskiej ziemi? Jak sobie życzymy i jak tego chcemy? Radny Jakubowski niezwykle często powołuje się w dyskusji na cytaty z Pisma Świętego. Szkoda, że sam nie umie, czy wręcz nie potrafi się do nich zastosować. Radny Jakubowski w swym oświadczeniu wygłoszonym 23 maja bieżącego roku podał wyłącznie nieprawdziwe, wyssane z palca, można by rzec, urojone zdarzenie, bo faktami nazwać ich nie można, gdyż nimi nie są. Miały one obciążyć i odebrać im moralne prawo do reprezentowania mieszkańców. Żadne ze wskazanych przez niego zdarzeń dotyczących mojej osoby nie miało miejsca, co chcę wyraźnie podkreślić. Moje stanowisko podzieliła także wymieniona przez niego komisja doraźna, komisja do spraw budżetu partycypacyjnego na tym posiedzeniu. Jego działanie stoi w związku z czym wyraźnie w sprzeczności z prawem, nawiasem mówiąc nie po raz pierwszy. W związku z bezczynnością zarządu dzielnicy pierwszej, a także niektórych radnych, którzy tolerują jego zachowanie,
Między innymi nie poparli wniosku o powołanie komisji dyscyplinarnej mającej ocenić jego popisy wulgarne, niegodne i stojące w rażącej sprzeczności z przepisami prawa, które miały miejsce podczas posiedzenia Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej. W dniu 12 czerwca 2012 roku rezerwują sobie prawo do wyciągnięcia szeroko rozumianych konsekwencji wobec niego. Dziękuję. To zaraz panu dam jeszcze. Dziękuję. Przyjmuję z ubolewaniem, że niektórzy radni z tego przyspieszy uważają, że prawdę i prawo można naginać, że w głosowaniu próbują wybierać rzeczywistość. Prawda nie podlega jednak regułom demokracji. Przypomnę, że Adolf Hitler doszedł do władzy w sposób demokratyczny. Przyjął doprowadzenie nas do stwierdzenia, że jego zbrodnie są zgodne z prawem, ponieważ zezwoliła na to demokracja. Na posiedzeniu Komisji do spraw budżetu partycypacyjnego większa część radnych przegłosowała w cudzysłowie korektę do protokołu, która poświadcza nieprawdę. Zmieniona godziny posiedzenia na niezgodne ze stanem faktycznym. W ten sposób podstępem przykrywa się poświadczenie nieprawdy. Gratuluję dobrego samopoczucia niektórym z Państwa członków Komisji do spraw budżetu partycypacyjnego. Dziękuję bardzo. Ja proszę Państwa, najchętniej Państwu powiem, że jeśli Państwo macie do 7 domów animozję, to proszę nie wikłać rady. Tylko, że większość z Państwa nie ma takich potrzeb. Występuje pewne iskrzenia między kilkoma osobami i uważam, że powinniście się zastanowić nad tym, czy warto radę wciągać w te rzeczy. Wszystkich radnych, którzy pracują, zgadzają się, nie zgadzają się, ale po prostu nie wykrzykują na siebie publicznie swoich racji i czy swoich błędnych racji, czy słusznych racji. Zastanówcie się Państwo nad tym, czy przyszliście po to, żeby te trzy dzielnicy wyglądał tak, jak wygląda na dzień dzisiejszy, oświadczenia. Są bardzo ważne rzeczy, które można oświadczyć, co się robi. Natomiast te oświadczenia od pewnego czasu, jestem tu czwartą kadencję i dopiero nigdy takich rzeczy nie było. Natomiast się pojawiły w tej kadencji. Uważam, że są rzeczy, nie wiem, dokąd zmierzające. Ja podejrzewam dokąd zmierzające, nie będę mówił, ale dajcie sobie pewne zastrzeżenie. Proszę Państwa, była dosyć duża komisja na cmentarzu części na Tandowie, gdzie trwają prace w tych nagrobkach, o których już mówimy. Pojawiły się przedstawiciele oprócz naszej dzielnicy Grzegórzki, dzielnicy trzeci i szósty. Także bardzo ładnie ta akcja się nam zaczyna rozwijać i proszę, żeby ponowić pismo dzielnic o tej samej treści, jakie było rok temu, tylko oczywiście zmienić datę na 2014, że zapraszamy do współpracy w sprawie remontu grobów żołnierskich, tylko nie piszmy już powstańców styczniowych, bo groby powstańcze zostały ukończone w tym roku. Tylko grobów żołnierskich na terenie tam części naprawdę polskich grobów żołnierskich. Bo jeżeli by się więcej, coraz więcej dzielnic włączało, to jakby każda dała na jeden, to jesteśmy w stanie za 3-4 lata opanować sytuację i zrobić to wszystko, skończyć, zamknąć temat. W tym momencie, no to jeszcze no ładnie kilka lat to będzie trwało. Ale to pismo było w zeszłym roku zredagowane. No trzeba powtórzyć, tylko zmienić datę. Należy może też dodać, że już kilka dzielnic się zaangażowało. Cztery dzielnice. No ja to z panią Baśnią pytam. Proszę Państwa, ja się dać to wystarczy. W takim razie wszyscy już wyczerpali tematy. Zamykam 34 sekundę.